Witam serdecznie. Nietypowo jak dla mnie, ale ja bardzo się interesuję też piłką nożną. Chciałem tutaj zauważyć, że przeciek tutaj odnośnie kadry wyszedł od portalu Prawda Futbolu, gdzie mianowicie dowiedzieliśmy się, że mają być pewne zmiany w obronie. Nawiązując do tego, co żeśmy się dowiedzieli, to, że Fabiański będzie w bramce, to chyba nikogo nie dziwi. Natomiast Bednarek z Glikiem na obronie środka, no to też nie za bardzo tutaj jest jakimś takim odkryciem. Ale Bereszyński na lewej obronie to już bardziej. Ale Szałkowski a na prawej, no to już jest pewne zaskoczenie. Widzę z tego całego rozwiązania, że zrezygnowaliśmy tutaj z takiego naszego klasycznego ustawienia, a mianowicie graniem skrzydłowymi. Widzę, że tutaj bardziej się nastawiamy na to, żeby bardziej bronić przed skrzydłami przeciwnika, czyli Portugalii. Widzę, że Krychowiak tutaj na stanowisku ma być defensywnego pomocnika, jak zwykle. Klich tutaj bardziej przesunięty na prawą stronę, a Kurzawa na lewą. Dlaczego? Dlatego, że no, Kurzawa ma obsługiwać przede wszystkim Lewandowskiego i Piątka, tudzież Zielińskiego. Zieliński ma być przede wszystkim rozgrywającym i dogrywającym do Lewandowskiego i Piątka. Tutaj prawym sercem nasz selekcjoner Brzęczek chyba nastawił się na to, że Piątek będzie strzelał jak z armaty. Tutaj ja ustawiłem akurat troszkę wycofanego Piątka, ale myślę, że będzie troszeczkę odwrotnie, że raczej Piątek będzie do przodu. A Lewandowski lekko do tyłu z jednego względu, że Lewandowski ma większe doświadczenie w graniu, a tutaj bardziej dogrywaniu do swoich kolegów. Piątek może nie mieć tego w repertuarze. I właśnie o to chodzi, że może być to pewne zaskoczenie, że Lewandowski będzie troszkę wycofany bardziej, że będzie mógł troszeczkę sobie podawać do kolegów. Zresztą tak jak to zrobił z Włochami, prawda? Zieliński z podania właśnie lewego strzelił bramę. No i właśnie to może być clue całego tego ustawienia. Jak widzicie, moim zdaniem będzie to w ten sposób, że Kurzawa będzie wszelkiego rodzaju podania, tudzież dogrywki do lewego i do Piątka z lewej strony po prostu wykorzystywał. Bereszyński będzie próbował zatrzymać Silwę, Olkowski też drugiego skrzydłowego Portugalczyków. Natomiast Bednarek i Glik mają się zająć ofensywnymi napacholami naszych przeciwników. Krychowiak, no to jak zwykle, jak jest w gazie, to jest w gazie. A teraz ostatnio troszkę więcej gra, więc powinien być. Co do skrzydłowych, myślę, że w momencie, w którym to rozwiązanie nie wypali, myślę, że Kurzawa zostanie zastąpiony Grosikiem, a natomiast Piątek zostanie zastąpiony Błaszczykowskim, żeby te skrzydła uruchomić na przykład w momencie, w którym byśmy przegrywali. Natomiast co do ustawienia obrony, Olkowski z Bereszyńskim, myślę, że to nie jest złe rozwiązanie. Olkowski troszkę pokazał, że potrafi grać i że potrafi troszeczkę swojego charakteru dać. Natomiast jeżeli chodzi o Klicha i Kurzawę, ja jestem wielkim, wielkim zwolennikiem Kurzawy. To jak kurczę gościu podaje, to jak gościu kurczę zagrywa i tak dalej, naprawdę to jest fenomen moim zdaniem. Kurczę,
Facet, żeby się o kratkę te pomylił, kurczę, w podaniu, no to gościu naprawdę świetnie dogrywa. Świetnie, świetnie podaje. Nie korzystać z takiego skarbu to jest naprawdę coś niewiarygodnego, do czego tutaj mam tutaj wątpliwości odnośnie Nawałki, że nie skorzystał wcześniej z takiego zawodnika. Natomiast Kurzawa nie nadaje się na klasycznego skrzydłowego, więc także ja myślę, że tutaj bardziej będzie zagęszczenie w środku, a niestety sobie w tym momencie odpuścimy skrzydła. Natomiast Olkowski i Bereszyński mają powstrzymać skrzydła naszych przeciwników. Co do Piątka, mam nadzieję, że uruchomi swoją armatę, a co do Lewego, to mam nadzieję, że wreszcie uruchomi swoje jak najlepsze walory i będziemy mogli spodziewać się przynajmniej 3 do 1, bo mam takie wrażenie, że jednak Portugalczycy coś nam szczelą. Aczkolwiek przy tym, że Bednarek za bardzo nie gra i Gliku ma trochę problemy w swoim Monaco, ponieważ już są troszeczkę na peryferiach, kurczę, pierwszej ligi, znaczy się, no, francuskiej ligi. Natomiast ja przypuszczam, że Monako miałoby większe problemy, gdyby Glika nie było. No bo jak się sprzedaje 5 podstawowych graczy, no to trudno nie mieć problemów. No, z mistrza Francji nagle stają się spadkowiczem, więc może być tutaj ciężko. Zielu, 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 zielu. No, w końcu liczymy na ciebie troszkę bardziej. Z tego względu, że no jednak by było dobrze, żebyś troszeczkę się rozwinął w naszej kadrze. Troszeczkę tutaj popracował bardziej nad podaniami i czy do lewego, czy do piątka. Dlaczego takie rozstawienie i taki skład? Myślę, że tutaj ten przeciek, który wyszedł, ma duże pole do popisu. Z dwóch powodów. Rzeczywiście tutaj mnie za bardzo nie zaskakuje ten skład. Na razie w bramce Fabiański to już moim zdaniem Fabiański jest lepszy od Szczęsnego. Z dwóch powodów. Fabiański nigdy nie zawiódł. Szczęsnemu zdarzyły się czerwone kartki, zdarzyły się różnego rodzaju kontuzje albo wpadki na przede wszystkim ważnych meczach. Pod tym względem uważam, że Fabiański jest lepszy, bo jeżeli chodzi o grywalność i tak dalej, no to moim zdaniem mamy bardzo klasowych bramkarzy i nie dbać o nich, to uważać, że naprawdę nie mamy tutaj skarbu w bramce. Natomiast jeżeli chodzi o Piątka, no zobaczymy, czy mu się uda, czy też nie. No, warto dać chłopakowi szansę, zwłaszcza, że jest w gazie. No, w gazie jest, więc niech może coś uruchomi. Może rzeczywiście da nam to szczęście, że jedną z bramek strzeli i on. Natomiast Zieliński pod tutaj patronatem swojego nowego trenera, no, tak jakby troszeczkę nabrał pewności siebie, tak jakby troszeczkę lepiej tą sprawę rozgrywał. Natomiast dlaczego nie Milik? Dlatego, że moim zdaniem Milikowi brakuje tego, co ma Piątek, czyli pewności siebie. Pewność siebie jest bardzo ważna u napastników. Ja akurat grywałem na obronie, ale ja byłem bocznym obrońcą i to bocznym obrońcą
ze sprintem. Także ode mnie, jeżeli szły jakieś rozpoczęcia akcji, no to tak jak piszczu, kurczę, po prostu ja w gazie, kurczę, leciałem i te moje podania już padały. Praktycznie potrafiłem wyprzedzić mojego bocznego pomocnika wręcz i tutaj jeszcze zdążyłem wrócić, prawda? Dlatego moim takim liderem cichym to jest właśnie Piszczu, który już nie występuje niestety w kadrze. Natomiast bardzo ładnie go zastępował Bereszyński. Czy Olkowski da radę na tej właśnie pozycji? No zobaczymy. No zobaczymy. Ja mogę się mylić tutaj też odnośnie stron i tak dalej. Może wręcz przeciwnie, tutaj będzie inne troszeczkę rozstawienie, ale moim zdaniem jest to dosyć dobre rozdanie. Co do Klicha, mam różne o nim zdanie, natomiast co do Kurzawy, no ja jestem bardzo, bardzo zwolennikiem tego faceta z tego względu, że naprawdę podania, jakie on wysyła, to jest mistrzostwo świata. No cóż, no zobaczymy, co jutro będzie. Zobaczymy, jak to będzie rozstawione i zobaczymy, czy się sprawa sprawdzi. Jeżeli by się udało, to coś takiego, no być może będzie to jakieś nowe rozdanie. No zobaczymy, co to będzie. Ja jestem za tym, że będzie 3-1 dla nas oczywiście. Natomiast, bo widzę, że tutaj nastawienie nasze jest bardzo ofensywne. No prawda jest taka, jeżeli grasz z ofensywnym przeciwnikiem, musisz być pierwszy przy piłce, musisz ty go wyprzedzać i ty atakować, z tego względu, że zazwyczaj jeżeli ktoś ma silny atak, słabszą ma obronę. A tu w przypadku naszych przeciwników, no niestety mają też dobrą obronę, ale my też ułomkami nie jesteśmy, prawda? Także do boju, do przodu. I myślę, że wygramy ten mecz, aczkolwiek przeciwnik jest silny, więc wszystko się może zdarzyć. Do usłyszenia, proszę o lajki, proszę o suby i jeżeli możecie, skomentujcie to, co rozmawiamy.